Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Witam Państwa serdecznie w kanale sportowym, w magazynie Park Maszyn. Zazwyczaj na tym miejscu siedzi Paweł Kołodziejczak, który dzisiaj niestety jest niedysponowany, stąd ta nieoczekiwana nagła zmiana miejsc, ale moimi gośćmi, gośćmi programu są wybitne postaci. Jest oczywiście z nami znakomity żużlowiec, obecnie menadżer, trener klubu, który toczy rywalizację w drugiej lidze Metallica Recycling, Kolejarz Rawicz. Adam Skurnicki, witam cię serdecznie, Adam. Witaj bardzo. Tęsknię za grillem u ciebie. Pamiętam kilka ładnych lat temu mieliśmy okazję przy okazji mistrzostw drużynowych świata spędzać sympatycznie czas. Zawsze chętnie myślami wracam do Leszna. Tak, był to ostatni raz, kiedy tak zostałem wkręcony. Tak, słynna historia z Magdą. No i Michał Paciński, który też historię z Magdą zna znakomicie, też był wtedy uczestnikiem tego wszystkiego. Na dzisiaj oczywiście w roli eksperta Kanal Plus. Dzień dobry, witam serdecznie. Natomiast tak, ale nie dałem się wkręcić, żeby nie było, bo akurat tu Krzysztof Cegielski za wolno palcami operował w telefonie. No byli tacy jak trener Żyto i tak dalej, którzy się dali wkręcić, ale to temat na inne opowiadanie. Natomiast słuchajcie, kochani, Polska, jak długa i szeroka, żyje od ładnych kilku tygodni transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w 2019 roku w przeglądzie sportowym najpopularniejszym, najlepszym sportowcem 2019 został Bartosz Zmarzlik, wyprzedzając właśnie Roberta Lewandowskiego, no to myślę, że jeszcze bardziej nasi rodacy powinni żyć właśnie kwestią transferu, o którym się mówi na razie jeszcze tylko nieoficjalnie, o przejściu ze Stali Gorzów do lubelskiego Motoru. Co o tym sądzisz, Adam? Czy to się spełni? Ja myślę, że Bartek jest naprawdę jednym z większych mobilizatorów kariery Roberta Lewandowskiego. O tym właśnie, co wspomniałeś, wydarzeniu. No i teraz znowu przez, można powiedzieć, dwa dni Robert był na ustach całego świata i za chwilę znowu Bartek spija całą śmietankę. Ale myślę, że coś na rzeczy może być, że szykuje się drobna zmiana u Bartka. No i myślę, że coś z tego może być. Wiadomo, sponsor dość dobry, który sponsoruje Bartka, jest również sponsorem w innym klubie, więc może z tych plotek być dość duże ziarno prawdy. Michał, te zawirowania w klubie, wiemy dokładnie, co się tam wydarzyło w ostatnich miesiącach. Czy to, myślisz, ma wpływ na ewentualnie taki transfer? Ja się zastanawiam, jaki wpływ może mieć ta dziewczyna z paletką. Bo to ona dominowała, później Robert. No, Bartek tak zmotywował Roberta, że ten musiał do Barcelony odejść, żeby znowu być numerem jeden. Więc teraz Bartek coś musi wymyślić. Ale tak zupełnie poważnie, zastanawiałem się nad tym długo i myślę, że ta historia może mieć takie dwie swoje części. Pierwsza część do tych problemów, które są w Gorzowie, i wtedy moglibyśmy rozmawiać na zasadzie, no może, nie musi, zobaczymy, jaka będzie propozycja z klubu i z miasta, no bo wiemy też, że Bartek jest twarzą miasta Gorzów przy okazji. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzyło później, to myślę, że coś może być na rzeczy. Nie mam takiej wiedzy, że czy Adam też nie masz takiej wiedzy, że powiemy, że tak na pewno, ale myślę, że skoro tak jest coraz głośniej i te przecieki są coraz większe na ten temat i plotki, które się rodzą, to w tych plotkach może być ziarno prawdy, ale myślę, że dajmy pierwszeństwo Gorzowowi i nowemu prezesowi, który tam robi porządki. Zobaczymy, jaka będzie tutaj propozycja też. Tak, ale teraz właśnie kwestia tego, że w tym, jak niektórzy nazywają, zabetonowanym systemie transferowym, kiedy te kluby Ekstraligi już spokojnie uklepywały sobie podstawowe postaci na kolejny sezon, no to rzeczywiście to jest takie jednak tąpnięcie, takie domino, które może spowodować rzeczywiście ogromne zmiany w całej konfiguracji transferowej. No, machina wtedy zostanie zwolniona. No, fakt jest taki, że Lublin, który jest na szczycie tabeli aktualnie, no zdecydowanie pod kątem przyszłości, czy nawet play-off, finałów, potrzebuje bardzo dobrego zawodnika krajowego. No i na pewno takim zawodnikiem jest Bartosz Zmarzlik. No ale co dalej wtedy w Gorzowie, tak? Być może ten przełom w Gorzowie
musi nastąpić. Słyszeliśmy już, że jedna taka bomba tam trzepnęła, teraz druga bomba jak trzepnie, to nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia dla działaczy, ale być może znowu na nowo coś się utworzy, być może wyklaruje się dwóch innych liderów, no bo przez parę lat ciężko było tam komukolwiek się przebić przez Bartka z Marzylka, więc może to będzie taki okres, kiedy wejdzie coś nowego, jest nowy młody zawodnik, Paluch, który przebojem wchodzi w rozgrywki juniorskie i już zaczyna podgryzać seniorów, więc może to jest akurat ten moment, kiedy jest to dobry czas na ten przełom w Gorzowie. Mówi się z kolei, że Mikkelsen ewentualnie byłby zawodnikiem, który odchodzi z lubelskiego Motoru, a więc to też jednak jest jakiś rodzaj osłabienia dla zespołu z Lublina. Tak, Mikkelsen może być tym malutkim kamyczkiem, który wypadnie spod tego dużego głazu zwanego Bartosz Zmarzlik i wtedy właśnie ruszy ta lawina, o której mówi Adam, bo realnie patrząc, z całym szacunkiem dla innych klubów w Polsce, ale to właśnie Lublin jest tym miejscem, które stać po prostu na to, żeby... A o jakim sponsorze mówimy? Wykonać. Sponsorze którym? Tym Bartkowym, tak. czy tym lubelskim? Bo tym lubelskim. Tam jest jeszcze kopalnia Bogdanka, z tego co mi wiadomo, chyba zaangażowana, a tu mamy Orlen, więc no, to też... Więc potężni gracze, tak, na rynku. Mamy już kontakt z Michałem Widerą, z kolei menedżerem i trenerem HAS Skrzydleska Orła Łódź. Witamy serdecznie, Michał. Witam, dzień dobry. Co ty na ten temat masz do powiedzenia, bo to rzeczywiście zanosi się na epokowe wydarzenie, jeśli chodzi o tego typu przenosiny Bartka Zmarzlika w ogóle poza Gorzów. No, to są na razie chyba plotki tylko, ja nie wiem na ile w tym jest prawda. Odnosimy się na razie na jakichś domniemaniach z portali internetowych. Szczerze powiedziawszy, to martwi mnie jedno, patrząc na ogół całej dyscypliny, że mamy 21 lipca, a my już rozmawiamy o ruchach transferowych, gdzie tak naprawdę liga powinna trwać w najlepsze do sierpnia, do września, a w tej chwili, jak spoglądam na wszystkie portale, to jednym z większych etapów poinformowania kibiców jest to, kto gdzie przechodzi. To mnie troszeczkę martwi, tak już wypowiadając się na temat transferów. Dzisiaj też został, z tego co przed chwilą czytałem, zwolniony trener Rzeszowa. Przed chwilą Piotrek Żyto z Zielonej Góry i tak trochę tych ruchów transferowych jest dość dużo. Ja się cieszę, że na razie jeszcze mnie nikt ze Skrzydlewska nie zwolnił w Łodzi. Godnie chyba zastąpiłem Adasia Skórnickiego. Adaś, pozdrawiam, bo ci już mi się widzieli już rano na porannym treningu. Myślisz, że ta gorączka, która wokół transferu Bartosza wyniknęła, może rzeczywiście promieniować na to, że szczególnie wiele się będzie teraz już mówiło w ciągu tych najbliższych dni właśnie w związku z tymi ruchami transferowymi? Z całą pewnością wyciągnięcie tak ważnego ogniwa, można powiedzieć kamienia węgielnego czy opoki gorzowskiego klubu, może spowodować kolejne ruchy transferowe, no bo przecież jeżeli Bartek przyjdzie do Lublina, no to w ślad za tym ktoś musi ten Lublin opuścić, bo z tego co wiem, tam już jest komplet w składzie. I pewnie pociągnie to za sobą kolejne ważkie ruchy, biorąc pod uwagę nawet liderów. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, ile tacy liderzy zarabiają w Ekstraklasie. Te również kwoty są coraz to bardziej nakręcane. Ilość zawodników jest dość hermetyczna, dość mała na tym rynku, odnoszę wrażenie, i też te ceny z roku na rok się podnoszą. Oczywiście w ostatnich dniach wspomina się ciągle także temat powrotu KSM-u. Co w tej kwestii ewentualnie myślisz? Czy to jest realne? Czy to jest coś, co wróci niebawem, na co skazany jest ligowy żużel? Słychać różne głosy dotyczące KSM-ów. Dla mnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitów byłoby swego rodzaju rozwiązaniem. Nie wiem, czy patrzeć na limity, jeśli chodzi o notowania przyznane dla zawodników, czy też dzisiaj czytałem też wypowiedź jednego z dawnych prezesów, chyba Leszka Tyningera z Bydgoszczy, limit może kwotowy warto byłoby wprowadzić, ale znowu teraz mamy polskie wyjścia pod tytułem kontrakty reklamowe, więc będzie to z całą pewnością trudne do uchwycenia, jeśli chodzi o apanaże finansowe. Tym niemniej ja bym był chyba jednak za tymi średnimi meczowymi, które można wprowadzić. Funkcjonuje to w Danii. Myślę, że jakiś taki system złoty środek można by wprowadzić, który pozwalałby drużynom takim jak na przykład Ostrów w tej chwili do bardziej wyrównanej walki. Teraz mamy problem taki, że każdy Beniaminek, który awansuje, bez względu na to, czy będzie to
Bydgoszcz, Zielona Góra również będzie się z tym problemem borykał, aczkolwiek chyba te drużyny już pod kątem awansów trochę składy przemeblowały, biorąc pod uwagę ilość zawodników z Ekstraligi, którzy startują w tej chwili zarówno w Bydgoszczy, jak i w Zielonej Górze. W kontekście tego, co mówi Michał i jednego i drugiego, to jakby zgadzam się przede wszystkim z tym, że okej, wiadomo, Bartek elektryzuje to nazwisko, elektryzuje jak Lewandowski w piłce nożnej, nie oszukujmy się, ale tak, ja jestem zaniepokojony też tym, że w połowie lipca, w zasadzie już bliżej końca lipca, my rozmawiamy o czymś, co ma oficjalnie dziać się w listopadzie. Więc to jest trochę, te przecieki, powiem, że to jest moje osobiste zdanie, no uwierają. No, jakby ale też tak, się, wiesz co, trochę jest w piłce. To podkręca, oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że to kibiców interesuje, jakby gdzieś nas wszystkich, to gdzieś tam też z tyłu, gdzieś w głowę drapie, ale tak, no ważniejsze jest chyba skupić się teraz na tym, na przykład, gdzie Stal Gorzów zakończy rozgrywki w tym roku. Ja wejdę na chwilę w słowo, jeśli chodzi na przykład o porównanie z Bundesligą. Tam były takie kwestie w zeszłym sezonie, kiedy Marco Rose opuszczał swój klub, kiedy już w styczniu zapowiedziano, że on podpisał kontrakt z nowym podmiotem, ale to wpłynęło potem właśnie na grę drużyny. Myślę, że w Żużlu mimo wszystko każdy zawodnik jedzie dla siebie i to trochę inaczej wygląda. Nie grozi na przykład jakiejś tam ekipie po tym, kiedy ogłoszone zostaje, że ten zawodnik na przykład odchodzi i jego potencjalnie innego, tego, o którym na przykład myślimy, nie będzie już w składzie, że on obniży loty w związku z tym. Raczej każdy będzie i tak dawał z siebie wszystko do końca sezonu. Raczej tak, aczkolwiek czasami taka informacja niektórym w drużynie pomaga, że wiedzą, że kolegi już na pewno nie będzie w przyszłym roku, to wtedy też czasami jeździ się łatwiej. No na pewno nie jest to fajne, że takie informacje są, ale to już nie jest zależne od nas. Te rzeczy i kontrakty były dogadywane już od wielu lat w tym okresie i będą dogadywane, bo prezesi myślą już na rok do przodu, jak niektórzy nawet nie dwa lata, więc normalne jest, że w tym okresie, kiedy jedne drużyny kończą play-offy i mają jakichś już zawodników nie do końca zadowolonych z sezonu, no to prezesi ich bardzo szybko wyłapują. No a również rozmawiają z innymi, no bo ci, którzy nie są w play-offach, no mówią, co będziemy dbać o atmosferę innych drużyn. Porozmawiamy z ich zawodnikami o przyszłym sezonie. Niech się trochę pogłówkują. A na meczu potem nie ma też takiej koncentracji, jak powinno być. No bo jakby nie było, gdzieś przez głowę przylatuje nam kontekst następnego sezonu, co bym zrobił, gdyby i może gdzieś tam tej koncentracji brakować. No ale takie mamy warunki, taką ligę i tak jest. A wracając do KSM-u, to też kontrowersji jest dość wiele, ale w naszym Speedway mamy trzy klasy rozgrywkowe, a można powiedzieć, że w każdej regulaminy są troszkę inne. No więc dlaczego nie spróbować tego w jednej z lig, tak? Może nie od Ekstraligi, może nie od drugiej ligi, ale jak popatrzymy, chęć awansu do Ekstraklasy zwiększyła się ostatnie lata bardzo dużo. Zwiększyła się też kwota, jaką Ekstraliga gwarantuje dla tych drużyn. Wiele drużyn z pierwszej ligi będzie chciało awansować. Awansuje jedna drużyna, trzy będą miały kłopoty finansowe. Więc może w pierwszej lidze, wprowadzając KSM, spowodujemy to, że chęci będą miały te drużyny, ale jak ktoś się przeszczeli, nie będzie miał 3-4 lata w ogonie, tak? Lub za rok spadnie znowu do jeszcze najniższej klasy rozgrywkowej. A w kontekście IKSM, bo gdzieś to się wiąże, co myślisz ty, Adam, konkretnie o powiększeniu ligi? Bo takie głosy też się pojawiają, żeby jednak w Ekstralidze jeździło 10 zespołów, że to zainteresowanie żużlem w ten sposób można by również przełożyć. No jeżeli mamy na to fundusze, jesteśmy w stanie utrzymać większą liczbę meczy, jest na to zainteresowanie telewizji, no to myślę, że nie ma tutaj na co czekać i spokojnie możemy powiększać Ekstraklasę do 10 drużyn. No być może obniży się poziom, tak? No, raczej na pewno, no bo musimy tych zawodników, których tak nie ma zbyt wiele, na bardzo wysokim poziomie, musimy to rozbić, no ale wtedy automatycznie ograniczymy sobie ten KSM, jakby wprowadzimy, bo powiększymy liczbę drużyn, tak? Więc no wiadomo, że i tak ci zawodnicy będą się czuli potrzebni, więc to ciężko będzie to z tymi kosztami walczyć. No ale już te pieniądze w Ekstralidze są większe, więc na pewno sobie Ekstraliga z tych najgorszych lat wychodzi na prostą i tam już sobie poradzą. Więc myślę, że z 10 drużynami też sobie spokojnie poradzą. A te drużyny, które... No bo mamy już w pierwszej lidze parę klubów, które dość dobrze się są poukładane, są dobrze prowadzone, mają płynności finansowe i są jakieś już sztaby trenerskie, założenia szkoleniowe. Zresztą teraz duże wymogi szkoleniowe są na Ekstraligę.
Są na to duże pieniądze, ale podobne wymogi za rok, dwa wejdą w pierwszej lidze, a takich pieniędzy tam nie będzie. A wymogi są te same, koszta są te same, więc te pierwszoligowe drużyny, jak im teraz nie zaczniemy pomagać, to parę klubów, które no, sportowo i ambicjonalnie podejdą do sprawy na przyszły rok, zatrudnią dobrych zawodników z nadzieją, że będą play-offy i awans, no ale szczęśliwa będzie jedna, no chyba, że powiększymy ligę do 10 drużyn, wtedy te przeszczelone trochę drużyny też wejdą do Ekstraligi, tak? No to zdecydowanie, natomiast co do samego KSM-u, to ja jestem raczej chyba po stronie Michała, nie obraź siadam. Więc myślę, nie obrażę się, ale pogadamy po. Okej, dobra. Ale tak poważnie, to myślę, że KSM tak, aczkolwiek też mam z tyłu głowy jedno zagrożenie, które może zachwiać znowu, przekosić rynek. Bo Michał mówił, że lubimy liczyć do 4. To jest raz, a dwa to jakby te kontrakty reklamowe, tak, że gdzieś omijanie tych pewnie i kwestii regulaminów finansowych i tak dalej, no to już takie nasze polskie piekiełko, które jest nie tylko w żużlu, żeby nie było. Natomiast zawodnicy, ci na sztukę, mogą znowu dyktować warunki na rynku. I tu może dojść do pewnego przekoszenia i znowu gdzieś jeden prezes z drugim będą się dusić, zaciskać pasa, bo im na przykład KSM pasuje, bo ten zawodnik nie chodzi nam o to, żeby on jechał w meczu. Chodzi nam o to, żeby on był w drużynie, żeby nam się zgadzał KSM, tak? Więc do takich absurdów też może dojść. Może do nich nie dojść, przy powiększeniu ligi, czyli znowu. No właśnie, Michał, do Michała Widery pytanie, czy by prezes klubu, a czy człowiek, który odpowiada za klub w Łodzi, bo oficjalnie się od tego odżegnuje, w jakichś rozmowach prywatnych mówił o tym, że na przykład chciałby, widziałby taką ekstraligę, w której jeździ 10 zespołów, czy tego tematu raczej nie ma? Nie, jeśli chodzi o pana Witolda, głównego sponsoru klubu HAS Skrzydlewska Orzeł Łódź, to skupia się na działalności własnego klubu, żeby zapewnić mu płynność finansową, ale dorzucając do tego, co wspomniał wcześniej Adam, ja byłbym, być może ten pomysł prowadzenia KSM do niższej ligi byłby ciekawym pomysłem, aczkolwiek jak zawsze byłem prekursorem, szczerze powiedziawszy, tej ligi, ekstraligi 10-zespołowej. A później, szczerze powiedziawszy, i tutaj nie wiem, czy będę reformatorem jakimś, czy nie, ale chciałbym, żeby tych meczy było więcej. A w ślad za tym być może właśnie połączenia drugiej i pierwszej ligi do powiększenia liczby meczów. Bo w tej chwili, no zobaczcie, mamy lipiec, a my za chwilę kończymy. Niektóre drużyny z drugiej ligi, czy za chwilę z pierwszej, też dwie, zakończą rozgrywki. Dla mnie połączenie tych lig, wprowadzenie KSM-u mogłoby być pewnego rodzaju regulacją dotyczącą na przykład pojedynku zespołów. Nie wiem, strzelam na ten moment Piła i Bydgoszcz. To takie może najbardziej skrajne rozwiązanie, albo Zielona Góra i tam powiedzmy ktoś z niższych części tabeli, ale podejrzewam, że gdyby na przykład Rawicz przyjechał do Łodzi albo Łódź do Rawicza, to już by nie było tak wesoło. Te drużyny, podejrzewam, że rok czy dwa później zaczęłyby dorastać do tego poziomu i kto wie, czy Rzeszów na przykład ze świetną infrastrukturą, gdzie pracowałem w zeszłym roku, tam jest też, są też finanse. Zawodnicy, którzy w tym roku też no, nie awansowali do playoffów, ale myślę, że te drużyny ze środka tabeli pierwszej ligi też miałyby problem na tych mniej znanych ośrodkach, mniej znanych z racji tego, że te tory długo nie funkcjonowały w kuluarach pierwszoligowych, ale wcale nie jest powiedziane, że nie byłyby to wyrównane spotkania. Każdy ma w tej chwili dostęp do sprzętu na najwyższym poziomie, a mówienie, że jest duża różnica pomiędzy tymi ligami, moim zdaniem wcale nie jest aż tak duża, świadczy o tym to, że zawodnicy, którzy do niedawna ścigali się w Ekstralidze, a jeżdżą w pierwszej lidze, wcale aż takich super poziomów nie osiągają i przegrywają nieraz z mniej doświadczonymi zawodnikami. Z kolei ci, którzy jeżdżą w pierwszej lidze, odnajdują się, przepraszam, w drugiej lidze, odnajdują się również w pierwszej i ten przepływ byłby znacznie większy i ja bym był generalnie za tym, żeby ta Ekstraliga rzeczywiście była 10-zespołowa, a reszta jeździła razem ze sobą na jakichś rozsądnych warunkach, może mniejsze pieniążki, ale tych meczów więcej, nie trzeba by było objeżdżać tym, w cudzysłowie, objazdowym cyrkiem pozostałe ligi i jeździć tam za mniejsze środki finansowe, a tych meczów byłoby na przykład więcej. Na przykład piątek i niedziela, mecz u siebie i rewanż w niedzielę. I tych terminów i tak mamy slot od piątku do niedzieli, czemuż by nie ściągnąć tych zawodników na cały weekend i wykorzystać tego, żeby zrobić dwie kolejki w ciągu weekendu. Na przykład taki pomysł na gorąco teraz rzucam. Tak, jest to oczywiście jakaś opcja. Trochę jak w Anglii, nie? To tak, oczywiście. Słuchaj, przejdźmy teraz do kwestii ligowych. Zobaczmy, jak wygląda tabela
na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi żużlowej, e-winner pierwszej ligi. Przypominam, w ten weekend zakończenie rundy zasadniczej. Twój zespół, Has Skrzydlewska, Orzeł Łódź, jest na piątym miejscu i już raczej tej pozycji nie zmieni. Oczywiście teoretycznie jest możliwe jeszcze, że gdańszczanie, gdyby wygrali w Krośnie, są w stanie przeskoczyć drużynę Orła. No ale wydaje się, że taki układ jest raczej najbardziej prawdopodobny, że będziecie toczyli rywalizację ze Stelmetem, Falubazem, Zielona Góra, z zespołem, z którym u siebie zremisowaliście. Miałem okazję komentować ten kapitalny mecz. Na wyjeździe poszło nieco gorzej. Co sądzisz ewentualnie o tej drużynie i czy uważasz, że to jest właśnie ten zespół, z którym najlepiej byłoby twoim zawodnikom jechać? Jak gdy kto umie czytać tabelę, to jak zerknie na ilość małych punktów, które ma Falubas, co prawda jeszcze pod Piotrkiem Żyto, plus 155, biorąc pod uwagę osiągnięcia małych punktów, mówię o małych punktach, które pokazują tą różnicę pomiędzy przygotowaniem toru domowym a meczami wyjazdowymi, no to wierzę, trudniejszym moim zdaniem, aczkolwiek to tylko teoria, jest Falubas, ale Abramczyk ma pierwsze miejsce, więc dywagacje tak naprawdę nie są łatwe. Być może teraz zraniony Krosno byłoby najłatwiejszym przeciwnikiem, ale tego nie wiemy. Nowy mecz, nowe rozdanie. Jedziemy do Rybnika w tej chwili podnieść znowu swoje, powiedzmy, morale, które windują się coraz to wyżej. Od 3-4 meczy, powiedzmy, prezentujemy dość stabilny, równy poziom. Mam nadzieję, że takowy również utrzymamy w playoffach. Wróżką nie jestem, wróżył z fuksów nie będę. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, więc dyspozycja dnia, być może szybkość dopasowania się do toru zielonogórskiego, w ślad za tym również naszego, będzie decydowała o tym, jak te dwa mecze będą wyglądały. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że z tych 3 przegranych również jeden wchodzi do playoffów, więc trzeba walczyć o każdy punkcik w każdym biegu i zobaczyć, co przyniesie nam przyszłość. No przy okazji, wy jako Orzeł jesteście trochę takim krupierem przy tym małym blackjacku, przy którym siedzą przy stoliku Rybnik i Gniezno, bo Rybnik jest napalony na to, żeby wygrać z wami, wtedy ma już pewne utrzymanie, jeżeli Rybnik przegrywa z Łodzią, a Gniezno wygrywa z Zieloną Górą, co różne rzeczy się dzieją, więc co nie jest wykluczone, to już w ogóle będzie wesoło. Ty, tak jakby wiadomo, że każdy patrzy na siebie, Michał, i wy patrzycie na swoje punkty, na swoje morale, ale też nie bez znaczenia jest właśnie to najbliższe wasze spotkanie. No może nie dla ciebie i jakby dla was, ale na pewno dla Rybniczan. No jest gorąco, więc jakiekolwiek napalanie się w turnę to może dawać efekt przepalenia, więc ja bym tam za bardzo się nie nagrzewał. Dla nas jest to kolejny mecz, który chcemy pojechać w dobrym stylu. U siebie wygraliśmy do 39, nie zakładamy żadnych planów minimum. Zawsze powtarzam chłopakom, że jedziemy o zwycięstwo i tak też z takim nastawieniem pojedziemy do Rybnika. Jaka jest sytuacja Rybnika? Szczerze powiedziawszy, to jest problem Rybnika, a nasza jest taka, że chcemy pojechać każdy równo i skutecznie. Dziękujemy ci serdecznie za to łączenie, Michał. Życzymy powodzenia oczywiście w spotkaniu ostatniej kolejki. Życzymy także udanych występów w play-off i awansu do półfinału. Czy to poprzez wygranie dwóch meczów, czy też właśnie jako najlepszy z tych, którzy nie podołają rywalowi w półfinale. Ale życzę, żeby ten sezon dla was się przedłużył. Dziękuję bardzo. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym Adasiowi pogratulować świetnej Akademii Rawickiego Speedwaya. To, co dzisiaj widziałem na treningu Rawicki, na treningu u nas, bo Adaś też jest z Łodzi de facto niedawno, więc u nas, zresztą za jego rekomendacją tam pracuję. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wykonuje Skóra z dzieciakami. To robi wrażenie i raduje serce. Także bardzo dobra droga, Adam, duże gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Adam, czy rzeczywiście garni się młody narybek do żużla, do tak trudnej dyscypliny w tych czasach, kiedy wszyscy są wygodni przed komputerami i tak dalej? No nie jest to łatwe zachęcić młodzież dzisiaj do uprawiania tak trudnych dyscyplin. Dlatego my celujemy w dzieci, tak? 7, 8, 10-latkowie. Oni są ciekawi życia, jeszcze może nie wszyscy do końca pochłonięci komputerami, albo niektórzy już trochę zmęczeni komputerami. I takich dzieciaków trochę mamy. Co chwilę zgłaszają się nowi, niektórzy, żeby po prostu z ciekawości sprawdzić się na motocyklu, ale nikomu nie odmawiamy. Każdy, kto czuje, że chce sprawdzić, jak daje radę sobie na motocyklu małym, większym, to zapraszamy i zawsze parę lekcji jest w stanie
uzyskać, a być może one przydadzą się kiedyś na drodze, żeby łatwiej przemieszczać się między miastami, a być może kiedyś będzie z tego kolejny Bartek Zmarzli. A skąd najdalej przyjeżdżają dzieciaki? Bo, no, Rawicka Akademia, no bo w Rawiczu masz jakby bazę, tak? No teraz wiem, że byłeś na treningu w Łodzi. No mamy zimą przyjeżdżają chłopacy spod Kalisza, mamy spod Gorzowa, spod Pniew, Nowy Tomyś, także można powiedzieć, że Wielkopolska ziemia w narodzie nie ginie. Tak, tak, co chwilę się zgłasza ktoś nowy, jest jeden nawet adept dorosły ze Stanów Zjednoczonych, który bardzo chętnie chce się dostać na trening, ale... No ale pierwszeństwo mają dzieci. Tak, Greg Hancock zawiał licencję? Filip Hancock. Słuchajcie, a propos Stanów Zjednoczonych, to naprawdę raz miałem taką historię w samolocie. Leciałem na walkę do Stanów Kliczki z Ibrahimowem i na lotnisku po wylądowaniu w Nowym Jorku z jednym z kolesi stojących w kolejce tam do tego immigration słynnego nie rozmawiam. Mówię, a ty na długo tam do Nowego Jorku? Mówi, ja tylko tu na dyskotekę, jutro wracam do Warszawy. Ja mówię, proszę. I no mówię ci, że z pilotem mam darmowe bilety i tu jest taka kapitalna, super na Manhattanie dyskoteka, ja tylko pobawię się, no i co dalej? No o piątej wyjdę taki zwalony, o ósmej mam samolot, siądę i będę spał do Warszawy. Takie loty też się zdarzają. Słuchajcie, rzućmy okiem jeszcze na zestaw par tego hipotetycznego playoffs, jeśli chodzi o pierwszą ligę. I Michał rozmawiał z nami na temat swojej pary, a więc tego, co się kroi na razie w Stelmet Faluga. To są pary na ten czas. Na ten czas, kolejkę przed zakończeniem sezonu. Wiadomo, że Abramczyk Polonia wygrała rundę zasadniczą i ona będzie jechała z szóstą drużyną. Na tę chwilę jest to Zdunek Wybrzeże Gdańsk. No i jest zespół niemiecki Landshut Devils, który jest trochę w takiej niewdzięcznej sytuacji, bo wiadomo, że nie może awansować do Ekstraligi, no ale może się wykazać sportowo, promocja zawodników i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jest bardzo niebezpieczny. No więc właśnie. I jak sądzicie, co na temat, gdyby tak się rzeczywiście po tym weekendzie ta sytuacja wyklarowała, która drużyna waszym zdaniem ma największe szanse, by poza zwycięzcami i właśnie kto zwycięży w tych parach, czy Wilki Krosno ograją Landshut, kto tam w tej czwórce się znajdzie z tych zespołów? Dla mnie takim czarnym wilkiem będą Wilki Krosno. Co prawda w aktualnej chwili mają troszeczkę problemów z główną piątką, bo dość dużo kontuzji i urazów, ale jeżeli, no i zresztą na pozycji juniorskiej również, bo Krzysztof Sadurski po finale Srebrnego Kasku też jeszcze odczuwa skutki upadku, ale za przeciwnika mają drużynę z Landshut, więc no myślę, że jeżeli wróci im część zespołu, to są w stanie rozegrać to na swoją korzyść i kiedy juniorzy wrócą do dyspozycji z początku sezonu, ta drużyna może być super groźna. I mają jeszcze atut toru, o którym, bo ten tor magiczny w Krośnie, no już wiadomo, no, magiczny, ta afera z Zieloną Górą Niebem, tak. Tak, ale tak czy inaczej, no, jest to tor, który, no nie powiem, że jest jakąś tajemnicą dla innych drużyn, innych zawodników, ale jak coś tam jest w tym Krośnie takiego, że jednak goście troszkę się gubią. No. Dla tych z Państwa, którzy nie są zorientowani w tegorocznym play-off, przypominamy, że rywalizacja na pierwszym etapie, nazwanej ćwierćfinałem, toczy się między pierwszą, szóstą, drugą, piątą, czwartą i trzecią. Trzy drużyny, które z dwóch meczów wyjdą zwycięsko, plus ta najlepsza z bilansem z tych przegranych jeździ w półfinale. To trochę jak w lekkiej atletyce, gdzie na przykład Polka wczoraj biegła w półfinale Mistrzostw Świata, a tych półfinałów było trzy. No tak, jak masz mocny półfinał, to możesz jako ten lucky loser wejść. Oczywiście. Słuchajcie, jeszcze tak odnosząc się do tych par, które były, no to myślę, Adam, nie wiem, czy się zgodzisz, czy obaj się zgodzicie z taką tezą, z całym szacunkiem dla Gdańska, gdzie uważam, że i tak tam Eryk Jóźwiak wykonał naprawdę kapitalną robotę i ta końcówka sezonu jest rewelacyjna, ale brak Adriana Gały powoduje to, że tam to jest chyba jedyna para, gdzie możemy takiego faworyta z czystym sumieniem wskazać. Tak mi się wydaje, że jednak Bydgoszcz w tym starciu może być górą, przy całym szacunku oczywiście dla Wybrzeża, bo pewnie inaczej byśmy mówili, gdybyśmy wiedzieli o tym, że Adrian Gała jest zdolny do jazdy i cały i zdrowy. No Jamroz gdyby pojechał tak samo, no ja bym pojechał, bo on tak samo tak, w momencie, kiedy drużyna zaczęła się rozpędzać, to załapała parę dzwonów, każdy z liderów gdzieś przydzwonił i teraz jest takie trochę znak zapytania. Wydawało się, że naprawdę Gdańsk się rozpędza z meczu na mecz i na play-offy mogą być czarnym koniem w ogóle tych play-offów. W takiej sytuacji, no to ale to jeszcze parę położenie dni drużyny jest jedne z gorszych, no ale i tak po początku wydawało się, że przyszłość Gdańska może być widziana w bardziej czarnych kolorach, więc myślę, że dobrze, że jest ten play-off i
i można trochę odetchnąć i zacząć myśleć o nowym roku. Powiem, Adam, że jestem w ogóle pod wrażeniem właśnie Wiktora Przyjemskiego, bo w zeszłym tygodniu miałem okazję komentować mecz Wybrzeża z Polonią i tam Wybrzeże mogło jeszcze jakiś naddatek zrobić, a więc taki, który spowodowałby, że przesunęliby się wyżej, ale to, że ma się takiego juniora tak fantastycznie dysponowanego w składzie, to daje takie możliwości trenerowi operacyjne. Nieprawdopodobne. No, nawet kiedy drużyna przegrywa 6, tak? Jeżeli ma się takiego Wiktora, który po czwartym wyścigu ma 2 wygrane biegi, więc nawet jak przegrywamy 6, to mamy już jednego chłopaka, który wygrywa, który jest już w miarę dopasowany. Możemy go od razu wrzucić w taktyczną, a możemy też skorzystać z jego wiedzy, że już był dwukrotnie na torze, więc... Duże możliwości taktyczne. Dobrze, przechodzimy teraz do bliższej tobie drugiej ligi. Twoja drużyna w tej chwili, taka jest sytuacja. Zobaczmy, jak wygląda tabela na ten moment. Że jesteście liderem. Ale ponieważ drużyna... liderem, o tak. No, ale w tej chwili, gdyby tak się zakończyło to wszystko w tym momencie, no to jesteście na pierwszym miejscu. Ale to jest ta tabelka dla 4 zespołów. Swoją drogą bardzo interesująca sytuacja w tej czołówce ułożyła. Tyle, że Daugavpils już odjechało wszystkie mecze. Natomiast twój kolejarz Rawicz, PSZ Poznań i kolejarz Opole jeszcze mają po jednym meczu. Każdy z nich będzie faworytem rywalizacji na własnym torze. I jeżeli ta mała tabelka uszczupli się o drużynę łotewską, no to wtedy z kolei z przeliczenia tych bezpośrednich spotkań, bo tutaj mała tabelka dotyczy będzie 3 drużyn, to z kolei następuje przeskok. Kolejarz Opole wskakuje na wasze miejsca, wy spadacie poza Spechaus PSZ Poznań. Taki scenariusz też jest dosyć realny. Tak, tak. Wyjdzie z tego, że Opole pojedzie z Daugavpils, a Rawicz z Poznania. Szczególnie bolesne wobec tego dla ciebie jest z pewnością to, co działo się w ostatniej kolejce w Rzeszowie, gdzie prowadziliście różnicą 10 punktów, potem jeszcze w końcówce 8 punktów, a jednak mimo wszystko zabrakło wam jednego oczka, bo remis już dawał wam zupełnie inną sytuację tutaj w tabeli. Tak, remis dawałby nam 1 punkt przewagi w przypadku wygrania ostatniego spotkania, no ale gdzieś tam brak koncentracji z naszej strony i mecz, który pewnie prowadziliśmy, wydawało się by, punktowo. Przegraliśmy w ostatnim wyścigu, ale mecz bardzo ładny, super przygotowany tor, dużo walki na dystansie. W pierwszej fazie meczu to my wyprzedzaliśmy, więc mieliśmy swoje chwile dumy, ale na końcu to gospodarze triumfowali i wielkie gratulacje dla nich, że no, potrafili nam tak stawić czoła i w końcówce rozstrzygnąć na swoją korzyść. Bardzo kwieciście tak opisał całą sytuację Adam Skurnicki, ale domyślam się, że na zakończenie meczu gdzieś tam fruwały przedmioty, albo przynajmniej wewnętrznie byłeś bliski tego, żeby się rozlecieć. Nie, nie, jeszcze tej energii z siebie nie uwolniłem, czekam na odpowiedni moment, także jeszcze to we mnie jest, aczkolwiek szybko musieliśmy wyciągnąć wnioski z tej porażki, a na drugi dzień już o tym nie myśleliśmy, bo trochę inne problemy spotkały naszego sponsora. No właśnie, wielki pożar metaliki. No niestety się zapaliło i 3 dni praktycznie wozy strażackie z okolic Rawicza cały czas pompowały wodę, więc prezes był dla nas nieosiągalny. Dziennikarze od razu oczywiście podjęli ten wątek i pytali, jak to wpłynie na dyspozycję usytuowanie drużyny kolejarza Rawicz w playoffach. Ja bym nawet już... zadał pytanie inaczej. Przepraszam cię, Edziu, ale czy to może wpłynąć na misję awans? Bo nie ukrywajmy, że u was w Opolu i w Poznaniu o niczym innym się nie myśli. Są 3 kandydatów, a miejsce 1. No, myślę, że nie, że to na pewno... Czasu teraz prezes nie będzie nam mógł tyle poświęcić co do tej pory, bo to po takim wydarzeniu będzie miał wiele innych obowiązków przez najbliższe tygodnie, więc no, mamy przed nami ostatni mecz u nas i później mamy chwilę, więc być może przez ten czas to wszystko zdąży się poukładać na tyle, żebyśmy nie odczuli braku pana Sławka. Analizowałem wyniki waszej wielkiej trójcy z drugiej ligi żużlowej i każdy z każdym wygrał raz i to niekoniecznie na własnym torze. Zdarzało się, że na wyjeździe się udało sięgnąć po zwycięstwo. A więc jakbyś ocenił potencjał tych drużyn? Czy jest wyrównane? Czy uważasz, że jednak któraś z tych ekip na tę chwilę ma jakiś punkcik mały przewagi nad pozostałymi? Czy to się naprawdę wszystko będzie mieliło jeszcze w trakcie playoffów jakby od nowa? To, co pokazała runda zasadnicza, mocno odzwierciedla właśnie to, jaka jest sytuacja tych drużyn. Wszystkie drużyny są bardzo mocne, ale zdarza się, że czasami 2 zawodników w jakimś meczu nie odpali, co sprawia, że
mecze między tymi drużynami są bardzo ciekawe. Tak jak my przegraliśmy na początku sezonu u siebie z Poznaniem, a w rewanżu w Poznaniu czuliśmy się jak niedźwiedzie w gawrze. Zobaczmy te hipotetyczne pary. Playoffs. Oczywiście, jeżeli nie nastąpi wpadka którejś z tych wielkich drużyn, kolejarza Rawicz, PSŻ-tu Poznań, czy kolejarza Opole w ostatniej kolejce, to będzie właśnie taka kolejność, że Opole będzie na pierwszym miejscu, Poznań na drugim, Rawicz na trzecim. Tak to wyglądałoby na tę chwilę. Tak, jest to bardzo niewygodny przeciwnik. Po pierwsze, dość daleko. Po drugie, inny kraj. Zmiana czasowa, co prawda tylko o godzinę. Ale tor bardzo specyficzny i też kiedy my tam startowaliśmy w sezonie zasadniczym, udało nam się wygrać jednym punktem, ale nie było to komfortowe zwycięstwo i też gospodarze mocno byli osłabieni w tym meczu, więc wcale mocno nie tęsknię za wyjazdem do Daugav Pils. Znaczy, tu jeszcze jest pytanie, wiesz, jak rzutuje fakt tego... tego newsa, który się pojawił, że Lokomotiv utknął w drugiej lidze, no bo tam była misja awans też, no nie ukrywajmy, bo oni spadli z pierwszej ligi, chcieli się budować, awansować, zresztą ja jestem dużym fanem tego zaplecza właśnie Lokomotivu, bo tak jak ty masz swoją akademię i tak jak w Rawiczu mamy Ostrów, mamy Rawicz, doceńmy to, co robią Łotysze, wypuszczając nowe nazwy, Francis Gus, chłopak z Rygi, ale przeszedł przez Lokomotiv, tak? Tak, parę lat temu Oleg Michajłow, który dokładnie teraz jeździ w pierwszej lidze jako senior, więc myślę, że to i to jest na pewno super, super sprawa, natomiast zastanawiam się, jak bardzo nie super sprawą jest to, wiesz, kiedy trafiasz na niewygodnego przeciwnika, rywala, w kontekście, przyjmijmy na dziś, dzisiaj kończy się sezon zasadniczy, jedziesz playoff na Łotwie. I teraz pytanie, co się dzieje w głowie trenera Kokina, no bo skoro nie możemy awansować, utknęliśmy w tej drugiej lidze zupełnie bez powodu, to jak tu może wyglądać, w zasadzie dobra już. Z tym, czy jedziemy, wygrywamy ligę i pokazujemy, no ale zaraz. To jest no, ciekawe zagadnienie. Jedynie tak, wiadomo, że pocieszenia nie ma lepszego niż no, wygrać, co jest do wygrania. No właśnie, to może być taka dodatkowa jeszcze motywacja. Pierwszej lidze jeszcze też kiedyś wygrał sezon, mimo że było wiadomo, że nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj sportowe kwestie. Podobnie teraz jest z tym Landshut, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Oni też są nieobliczalni, mogą różnych jeszcze tutaj dziwnych fikołków narobić w tym playoffie. Słuchajcie, powiedzcie teraz o rozczarowaniu, bo Stal Rzeszów mimo wszystko przed sezonem mówiło się, że będzie drużyną, która się będzie biła o awans, a zakończyła sezon w ogonie. Tak, ale tam też nowi ludzie, którzy przejęli na jesieni klub, nie mieli zbyt wiele czasu na przeorganizowanie tego wszystkiego. Nie znam, jak to działało do tamtej pory, ale same wyniki, czy jak popatrzymy na Rzeszów, na mapie Polski, pojawiał się i znikał, więc trochę pracy tam było do wykonania. No być może nie z wszystkim zdążyli na czas, przez to drużyna jechała dość chimerycznie. Miała dobre spotkania, nawet pierwsze spotkanie w Rawiczu jechali bardzo dobrze. Później gdzieś tam coś się pojawiły, małe turbulencje, ale ten ostatni mecz też pokazali, że potrafią się ścigać i naprawdę ładnie przygotowany tor. Mecz bez jakichś większych problemów, wszystko naprawdę w miłej atmosferze, więc myślę, że powinniśmy delikatny kredyt zaufania dla nowych ludzi w Rzeszowie dać, bo wydaje mi się, że tam chyba idzie to w dobrym kierunku, a wręcz jestem przekonany. Ja myślę, nawet tak mogę sprzedać taki żarcik zza kulis, jak akurat miałem okazję być na meczu Tarnów-Piła, kiedy rano z Ryszardem Dołomisiewiczem rozmawialiśmy, że wtedy jeszcze nie znając układu sił do końca i tak dalej, bo to był sam początek sezonu, ale Ryszard wtedy stwierdził, mówi, nie no słuchaj, to chyba jest jasna ta tabela w tej chwili i playoffy chyba już znamy oczywiście, ale nie mówi tego w kontekście jakimś negatywnym, tylko w kontekście właśnie tego, że są trzy drużyny, te trzy, które nie są w playoffach, które miały za zadanie przetrwać. Może Rzeszów rzeczywiście oczekiwano może ciut więcej, tak? Natomiast no, Tarnów kompletna przebudowa, Piła poskładana na szybko. Jeżeli Rzeszów był organizowany teraz przez nowych ludzi na szybko, to co dopiero w Pile. Więc jakby to była taka misja przetrwanie i ja myślę, że im tutaj powinniśmy życzyć i trzymać kciuki za to, żeby w przyszłym sezonie te drużyny były.
zwłaszcza myślę o Pile, żeby to przetrwało. Tak, tak, ja mam ogromny sentyment do Piły. Tak, i ta jeszcze jeździłem z Robertem Remarowiczem świętej pamięci na te mecze daleko do Piły, tam wtedy różne historie były pogodowe, ale do dzisiaj to pamiętam i zawsze bardzo mocno ściskam kciuki. Więc może rzeczywiście ten Rzeszów, jakby tak sportowo patrząc, był najbliżej playoffs i jednocześnie najdalej, tak, z tego grona najmocniejszego, ale myślę, że też nie powinniśmy, czy Rzeszów, rzeszowianie nie powinni rozdzierać szat. No po prostu ktoś musiał być poza playoffami, zwłaszcza jak mamy cztery drużyny. No tylko jednak ta różnica była duża, bo te cztery drużyny się wysforowały bardzo mocno. No, więc to też pokazuje, to, gdzie i jakby o jakiej skali zagadnienia mówimy. W Tarnowie był spokój od samego początku. Uda się, to się uda. Będzie fajnie. Nie uda się, nikt nikomu głowy urywać nie będzie. Piła, no to wiadomo. Jedziemy, aby przetrwać, aby wrócić na mapę. Na Rzeszów, no po sportowej walce nie wszedł do playoffs po prostu. No i panowie, przechodzimy teraz do Królewskiej Ligi, do jej ekscelencji Ekstraligi. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Tutaj akurat dwie kolejki pozostały do zakończenia sezonu zasadniczego i pewne przemeblowania jeszcze mogą się zdarzyć. Wiadomo już, że pożegnał się definitywnie z najwyższą klasą rozgrywkową zespół Arget Malesy Ostrów Wielkopolski, że rundę zasadniczą wygrał na pewno lubelski Motor, który jest na razie niepokonany z jednym tylko remisem. No a tutaj, jeśli chodzi o inne kwestie, no wydaje się, że bardzo ciężko będzie już zespołowi Zolesz czy GKM Grudziądz awansować do pierwszej szóstki. Do tej, przypominamy, że w drugiej lidze cztery drużyny jadą w playoffie, w pierwszej sześć i w ekstralidze też sześć. Musieliby zawodnicy z Grudziądza wygrać we Wrocławiu. Czy to jest wykonalne? Wszystko jest możliwe, aczkolwiek no myślę, że Wrocław po tym takim mocnym dole zaczyna z tego wychodzić. Ale no, żadnej drużynie nie jest łatwo, szczególnie z tych, które mają do zastąpienia zawodników z Rosji, więc no, też może przyjść kryzys w każdym momencie, szczególnie w końcówce sezonu, więc no i pamiętajmy też, że Grudziądz powiedział ostatni mecz o kontrakty, więc no, to naprawdę w ostatnich kolejkach wiele się może dziać, aczkolwiek myślę, że Wrocław no, jest zbyt doświadczoną drużyną, żeby w ostatniej kolejce dać sobie takie punkty wyszarpać. Mogę pogdybać? Oczywiście. Gdyby Sparta przegrała w Lesznie i to tak solidnie, to wtedy byśmy mówili, no rzeczywiście Grudziądz, no, to może być, pachnie niespodzianką. Ale nie, tak się nie stało, bo Sparta w Jaskini Lwa wygrywa mecz. Robi to w fajnym stylu i tak naprawdę brakuje tylko Gleba Czugunowa. Czugunow u siebie potrafi pojechać, więc myślę, że nie skazujemy oczywiście nikogo, to byłoby niesportowe zachowanie, nie skazujemy nikogo na porażkę, ale naprawdę w tym momencie Grudziądzanie musieliby się wspiąć na takie wyżyny, żeby tak, sprawić niespodziankę, aczkolwiek, raczej, tak, no, tak. Aczkolwiek nie jest to wcale wykluczone. U siebie w Wrocławiu dali radę. Nie wiem, czy macie, ty się zgodzicie z takim wrażeniem, zaryzykuję, że Niki jakby z jednej strony jest potrzebny GKM-owi zdecydowanie, ale z drugiej strony ten brak Nikiego spowodowany kontuzją, losowym wydarzeniem powoduje to, że naprawdę i był moment, czy jest moment, że Grudziądzanie jednak zawodnicy jadą, no wiedzą, że mają ten jeden, muszą dać sobie to coś więcej i jakby to ich paradoksalnie motywuje. Nie chcę mówić, że bez Nikiego to jest lepsza drużyna, bo to jest to, o czym Adam mówił na początku, ale programu w kontekście transferu, że nieraz odejście jakiegoś zawodnika to jest fenomen też powoduje, Nikiego. Że tak, ci, którzy on ma zawsze energię, czy jest, czy go nie ma, tak, to on ma energię. Jasne. Dalej, jeśli chodzi o tabelę, już może się tam sporo pomieszać. Oczywiście te dwie kolejki jeszcze są niezwykle istotne na miejscach od drugiego do szóstego. Jeszcze przetasowania mogą nastąpić. To też zobaczmy, jak w tej chwili wyglądałoby to na tę chwilę, gdyby już teraz zakończył się sezon, jak wyglądałyby te pary, jeśli chodzi o rywalizację play-off w rozgrywkach żużlowej Ekstraligi. Byłoby tak na tę chwilę, że Motor Lublin toczyłby boje ze Spartą Wrocław, drużyna z Torunia z ekipą z Częstochowy, a Leszno walczyłoby ze Stalą Gorzów. No niczego sobie te pary, ale jeszcze, jak mówiliśmy, jest do zdobycia po 6 punktów. No właśnie tak patrzę i szukam tutaj Lucky Losera, wiecie? Nie, no też na to spojrzałem. Nie mogę znaleźć, najbliżej mi jako Lucky Loser albo Toruń, albo Gorzów. No ta pierwsza, tak, para, no, to finał zeszłorocznych mistrzostw Ekstraligi, walka złotego ze srebrnym medalistą byłaby. Tak, tak, i spotkanie w Ogólni Leszno z mojej Bermudy Stalgorzów przeważnie kończą się koło remisu lub delikatnie jedna drużyna wygrywa tu lub druga drużyna tam. I też kończyły się w finałach czasami Ekstraligi.
Także może być bardzo ciekawie. A Toruń też stoczył zacięte boje z Gorzowem z kolei, choćby ta ostatnia kolejka pokazała to. No a Zielona Góra, a Częstochowa jest w tej chwili też w dużym gazie. Ten zespół idzie naprawdę bardzo dobrze. I właśnie... przy tej formacji juniorskiej dwóch takich juniorów może tutaj zrobić różnicę na tle Apatora. No, który juniorsko jest delikatnie słabszy i też musi łatać dziurę po braku zawodnika z pierwszej piątki. No dobra, jeżeli założymy, że układ sił w tabeli na dziś, tak, miejsca w tabeli odzwierciedlają jednak ten potencjał w drużynach, plus to, na co zwrócił uwagę Michał Widera, popatrzmy też na małe punkty, na ostatnie mecze, ostatnie wydarzenia, no to idąc tym tropem, fantazjujemy, Motor wygrywa ze Spartą dwumecz, tak? I Lucky Losera, dlatego ja tak powiedziałem, nie deprecjonując Sparty, która też znowu nam się rozpędza, tak? Ale nie deprecjonując Sparty, dlatego tak rzuciłem spontanicznie, że Lucky Loser to może być albo Toruń, albo Gorzów właśnie, bo Toruń przy założeniu, że Włókniarz jest realnie rzeczywiście drugą siłą Ekstraligi, bo ja myślę, mam wrażenie, że jest drugą siłą, ale w momencie playoffów ta ich moc wzrośnie, bo pamiętajmy, że i Wrocław, i Lublin cały sezon, można powiedzieć, jadą czwórką zawodników, tak? Czy tam trójką, którzy jeżdżą bardzo często. A Częstochowa ma wszystkich dostępnych. Tak, i teraz pamiętajmy też zeszłoroczny finał, kiedy Lublin był troszkę przetrzebiony, tak? I mieliśmy słabszy początek meczu Jarka, który zaczął chyba od dwóch zerówek. Później co prawda pociągnął, ale jak jedziemy tak małą ilością zawodników, to 2-0 u jednego i 2-0 u drugiego, no kładzie już nam mecz, tak? Bo gdzieś jeszcze mamy juniora czy kogoś, kto zrobi z dwie zewrówki, no i już mamy prawie 7. A jeszcze sam zamieszam w tym wiatrze przemyśleń, bo pamiętajcie, że to nie jest ten układ sześciozespołowy, który był x lat temu, tylko jest nowa tabela po ćwierćfinałach. I lider, który dzisiaj jest liderem, tym liderem nie musi być po ćwierćfinałach. Czyli Lublin, dla przykładu, nie musi być jako pierwszy, ten najlepszy, w półfinałach. Może tak, bo wtedy groziłby taką sytuacją, że zespół, który jedzie w play-offs, na przykład z drużyną z 4-5-6, może potem teoretycznie mógł zmierzyć się znowu z tą samą drużyną, tak, już w półfinale. Tak, tak, tak. To jest to, a po chciałem drugie tego uniknąć. To też nikt nikogo nigdy za rękę nie złapał, ale telefony też dzwoniły kiedyś. No tak. Chodzi o to, żeby nie dzwoniły. Oczywiście, słuchajcie, ale Motor Lublin rzeczywiście przez cały sezon utrzymuje wysoką, równą formę, nie przegrał żadnego meczu. Czy takiego samouspokojenia w Lublinie trochę nie będzie przed playoffami? Bo ci, którzy z nimi przegrywali te mecze, to też swoje wnioski, swoje obserwacje z tego wszystkiego wyciągali. Owszem, Motor ma duży potencjał, jest silną drużyną, ale gdzieś tam różne pomysły taktyczne na Lublinian też ostrzą sobie apetyty wszyscy, bo Lublin musi, inni mogą. Natomiast jest trochę takiego ciśnienia pod tym względem. Tak, ale myślę, że spokoju tam nie będzie, bo cały czas sztab trenerski ma co robić. Za chwilę mamy gdzieś tam do popracowania z Maxem. No, gdzieś delikatnego doła łapali Wiktor w pewnym momencie, tak? Czy kolejny junior. No więc tam cały czas jest co robić. Jarek miał początek sezonu słabszy, teraz i sprzętowo, i forma widać, że na wysokim poziomie, więc to też trzeba utrzymać, żeby gdzieś nie zabrakło jakiegoś treningu czy czegoś, żeby później z dwa biegi nie uciekły. Mówię, przy tej małej liczbie zawodników do dyspozycji, no to będzie największa sztuka. Tam musi się, czy to tak łatwo tutaj siedzi przy tym stole i opowiada, nie? Ale tam musi się dziać to, co się dzieje cały czas. Czyli wszyscy muszą być na tym, taki ferment twórczy, tak, 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 w tym samym momencie, na tym samym etapie i tak dalej, bo... Do tego mamy zawirowania z Mikkelem Max, z Mikkelsenem, z Mikkelsenem, tak. No właśnie, to też gdzieś tam ta fama to o tym, że odchodzi. Znowu wracamy, tak, do początku, tak, dyskusji. No tak, dokładnie, historia zatacza koło. Ale z kolei ten wątek poruszyłeś, Adam, Maxa Drabika. Coś też rzeczywiście przeskoczyło, tak, w kapitalnym początku sezonu gdzieś tak zaczęło kostropato to bardziej wyglądać i w Lublinie też tak to dostrzeżono. No, pamiętajmy, że wrócił po dość długim rozbracie z motocyklem, więc te pierwsze mecze to było dla niego coś wspaniałego. Na cokolwiek by nie wsiadł, to by frunął. Teraz zawodnicy już widzą, że on trochę fruwa, ale też widać u niego w jeździe troszeczkę bardziej. Ma podobny syndrom zeszłego roku jak Kacper Woryna. Też czasami w wirażu trzy razy ten motocykl był przestawiony, zawachlowany, gdzieś za mocno wyłamany, za chwilę wypuszczony. Nie było płynności w jeździe i to samo właśnie łapie teraz Max, no, który na pewno bardzo chce, tak?
czuć się na tym motocyklu coraz lepiej. On się czuje na nim dobrze i pewnie, ale no niestety dzisiaj nie możemy tak mocno wyłamywać motocykla, bo są to później straty, a ci wszyscy zawodnicy te 3 lata jeździli cały czas systematycznie, więc... Ale wiesz co, mówiąc te słowa, spojrzałeś na mnie i ja westchnąłem, bo ja mam z Maksymem jakby gdzieś w mojej głowie ten problem, że mam gdzieś przed oczami cały czas ten wywiad w Przeglądzie Sportowym bodajże, gdzie on mówi w tym sezonie, że czy tam na początku sezonu, że jazda mu nie sprawia takiej frajdy i że tak naprawdę no to on tak jeździ, bo jeździ i jakby taka rozmowa, z której teoretycznie nic nie wynika, a która może chyba dużo nam wyjaśniać. I jakby tu myślę, że Maksym Drabik sam dla siebie jest rywalem największym teraz. Jakby wiem, że to brzmi brutalnie, bo talent niesamowity i kawał zawodnika, tak? Ale gdzieś po tym efekcie wow, tym efekcie świeżości jest teraz jakby... On musi chyba sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w którą stronę to ma zmierzać, tak? Ta jego kariera i... No bo jeżeli zawodnik głośno zaczyna mówić w ten sposób, to wiemy, że to raczej nie wróży nic jakby takiego sportowo pozytywnego, może stąd, nie wiem, domyślam się, doszukuję się, może błądzę, jak błądzę, to mnie popraw od razu z liścia, tak, nie, tylko na pewno coś mu doskwiera i to widać, no, po formie wypowiedzi czy po zachowaniu, że gdzieś ma żal do czegoś lub do kogoś, no, ale... To taka specyficzna. Ale dopóki nie znajdzie przyjemności w jeździe, to będzie się męczył. Myślę, że całego świata nie naprawi, ale na pewno jest w stanie zapanować nad swoją głową i zapytać samego siebie, czy jest w stanie czerpać radość z jazdy. Jeżeli jest w stanie czerpać radość z jazdy, to wsiadać na motocykl i jeździć. To będzie na chwileczkę postawimy kropkę. Panowie, ja chciałbym tutaj przypomnieć Państwu, że Canal Plus Online ma przygotował specjalną ofertę dla widzów kanału sportowego. Macie Państwo zresztą informacje na pasku, na ekranie. Możecie oglądać Ekstraligę pierwszą i drugą ligę żużlową, a także niedługo finał rozgrywek indywidualnych Mistrzostw Polski online na żużlu. Zapraszamy serdecznie, zapoznajcie się Państwo z ofertą. Kanal Plus jest partnerem kanału sportowego i odwrotnie. Panowie, jeszcze kolejna kwestia a propos transferów, tak jak mówiliśmy na początku i zakończenie. Patryk Dudek, czy to już jest klepnięte? Rzeczywiście też z tego, co media donoszą, wygląda, że praktycznie też dogadany jest z Toruniem, czyli nie będzie wielkiego comebacku do Zielonej Góry, nawet jeśli Falubas powróciłby do Ekstraligi? No to jest o tyle komfortowa sytuacja, że zawodnik może w trakcie sezonu rozmawiać z klubem, w którym jeździ, więc i ze strony klubu padła taka informacja, więc myślę, że taka jest prawda i z tego, co się orientuję, to dość małe szanse były na to, żeby Patryk powrócił do Zielonej Góry, szczególnie kiedy po tylu latach udało mu się z niej w końcu wydostać. Wydostać? Czasami tak jest, że jesteś, wiesz, przykuty do jednego miejsca, więc tak. Natomiast nie, no jeżeli obie strony są zadowolone, Patrykowi, mówiąc najprościej żużlowo, pasuje i tor, i zaplecze, plus to wiadomo, finanse też są ważne, ale w tym momencie skupmy się bardziej na wątkach sportowych. Ja myślę też, że to już dużo to prędzej było dogadane, tylko no, też forma Patryka była nieustabilizowana. A kiedy to wszystko wróciło do normy i ostatnie mecze, naprawdę widzimy, że zaczyna jeździć Patryk tak jak parę lat temu, kiedy przewodził, można powiedzieć, stawce Grand Prix, no to teraz to samo widać na torze, zaczyna być widać. I dlatego też myślę, że to był idealny czas, żeby tam ogłosić to, co się stało. No i też brawo za cierpliwość dla prezesa Termińskiego, tak? Bo w tym momencie tak, Patryk ma lekki dołek, Lambert też wcale jakoś tak nie zachwycał nas na początku sezonu. Wytrzymali to, przeanalizowali, dali szansę, kredyt zaufania, cierpliwość z jednej, z drugiej strony, wszystko gra, więc wydaje mi się, że skoro przetrwano ten kryzys, tak? Już szumnie nazywajmy to, nazwany kryzysem, przetrwano te trudne sytuacje, i nadal jest chęć współpracy, to tym lepiej, więc to pokazuje, że jakaś fajna chemia w Toruniu zaczyna się dziać, funkcjonować. Czy na wagę podium? Nie zdziwię się, jeżeli Apator Toruń będzie brązowym medalistą tegorocznych rozgrywek. Nie mówię, że będzie, ale nie będę z wielce jakiś niezmiernie powiem, ale jazda. Myślę, nie wiem, jak to możliwe, to. Ale jeżeli Toruń będzie miał brązowy medal, to ja mówię, że w tym wypadku Częstochowa wygra. Okej. Okay. Ale sam podałeś argumenty, że jest to możliwe. Tak, tak. Teraz pojedzie w finale z Unią Leszno. Teraz tylko któryś musi z nich wejść jako Lucky Loser. No to właśnie.
Jeszcze kwestia Mikkelsena, tutaj jeden z internautów napisał, czy on rzeczywiście kierunek częstochowski przyjmie, czy Madsen gdzieś tam maczał w tym palce, namówił go, bo tam mówi się o tym, że być może Lindgrena zabraknie już we Włókniarzu w przyszłym sezonie. No na pewno działacze mają się nad czym zastanawiać. Jeszcze parę lat temu Lindgren był tym, można powiedzieć, strzałem w dziesiątkę. A teraz jest dość duży znak zapytania, tak? Od paru lat jest cały czas, można powiedzieć, w piątce Grand Prix, ale no, wynik ligowy sprzed trzech lat bardzo ciężko mu powtórzyć. Ale wszystko może odrobić w playoffach i wtedy wszystko się znowu zmienia, bo jest to na pewno zawodnik, którego cel numer jeden to nie jest mistrzostwo drużynowe w Polsce, tylko mistrzostwo świata. I na tym się będzie koncentrował. No i to trzeba zaakceptować. Jeżeli ktoś tego nie zaakceptuje w klubie, to no to będzie problem. To wtedy drużyna pojedzie lepiej bez Lindgrena niż z Lindgrenem. Tak się czasami zdarza. A kwestia jeszcze kolejnego transferu. Mówi się, że w Gorzowie w związku też między innymi z tymi zawirowaniami pewna jest raczej tylko obecność Waculika na kolejny sezon. Mówi się, że Thompson też może raczej gdzieś tam powędrować w świat. Wiesz, to jakby odbijając się trochę od Częstochowy, zaraz powiem o Gorzowie, ale odbijając się od Częstochowy, to wiadomo, że we Włókniarzu i prezes Święcik doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że to, co wypaliło po zeszłym sezonie, czyli utrzymanie składu, teraz się nie sprawdzi. Jakby to wiadomo, że tutaj trzeba zmianę wprowadzić. Pytanie jaką, pytanie kogo za kogo, natomiast nie musi to być rewolucja, to wcale nie, bo wystarczy, przepraszam, że uprzedmiotawiam zawodników, bo zawsze tak się czuję niezręcznie, no bo w tym momencie oni stają się gdzieś przedmiotem rozmowy, ale może to być kwestia jednego zawodnika, tylko odpowiedni kaliber za odpowiedni kaliber i będzie okej. Pytanie jeszcze o kaliber finansowy, tak, no to jest gdzieś tam zawsze w tle. Stal Gorzów. Cała afera, która się dzieje w związku z wiemy kim i dlaczego, rzutuje bardzo teraz na Stal, no bo teraz pytanie, jak bardzo prezes nowy będzie w stanie przekonać środowisko, które jest wrażliwe, środowisko żużlowe jest wrażliwe, będzie w stanie przekonać wrażliwe środowisko, i to nie chodzi tylko o pieniądze, że Stal to nie jest okręt, który tonie, tylko bo to jest okręt, w którym zmienił się, doszło do małej rewolucji usterów, ale czy dużej nawet rewolucji usterów, ale to jest ten sam okręt, który zmierza z góry obranym kierunku, plus oczywiście uruchomienie maszyny losującej w postaci potencjalnego, teoretycznego i wcale niepotwierdzonego odejścia Bartka z Marznika, bo teraz jest tak, jeżeli Bartek zostanie, no to już lepszego dowodu na transparentność, że nie ma żadnego problemu, nie ma. On jest jakby gwarantem w tym momencie, więc jeżeli założymy, że to są wszystko plotki, Bartosz zostaje w Stali Gorzów, zostaje Martin Waculik, no to ja myślę, że kolejka busów tam przez Gorzów to będzie tak przejeżdżać, jak przez te bramki na autostradzie. No ja czytałem też, że jeden z bukmacherów stawia, już przyjmuje zakłady na to, że Bartosz Marznik odejdzie z klubu, na to, że odejdzie, to jest kurs 1,10, czyli po odjęciu podatku właściwie nic nie zarabia, a stawiając właśnie odwrotnie, to jest 5 coś, także niby jest poinformowany, albo tak na wariackich papierach takie... No myślę, że transfer Bartka z Marznika w transfer... Musi być zaangażowanych wiele osób z poważnych firm, więc na pewno, jeżeli to stało się faktem, to nie jest ta informacja w stanie być zachowana w tajemnicy, tak? Bo to... Nie będę pytał, Adam, ponieważ jesteś zainteresowany tym, kto awansuje z drugiej ligi do pierwszej, ale czy zdecydowałbyś się postawić... Kolejarz Rawicz. Tak, oczywiście, że na pewno kolejarz Rawicz, tylko chodzi o to, kto z pierwszej z kolei przeskoczy do ekstraklasy, twoim zdaniem. Pierwszy do ekstraklasy. Łukasz Krzydlewski, Orzeł Łódź. No, przepraszam. Wybrzeże czy Orzeł? Przepraszam, głupie żarty. No, plan Orła był troszeczkę inny, ale wykorzystały go drużyny właśnie z Landshut i Krosna, które zajęły pozycję 3-4, bo one są troszkę takie nie na piedestale, tak? Nie jesteśmy liderem, jesteśmy trzeci, czwarty, ale czy właśnie Krosno, czy Orzeł Łódź na pozycjach juniorskich mają zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę, więc tu jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek myślę, że jednak Bydgoszcz ma duże doświadczenie na pozycjach seniorskich. Oleg Michajłow naprawdę potrafi jechać, może nie ma jeszcze zaufania naszego speedwayowego środowiska, bo gdzieś tam może mu nie idzie tak jak oczekiwano, ale potrafi jechać i w tym ważnym meczu może zrobić różnicę, więc myślę, że
że Bydgoszcz. I to tym akcentem pozytywnym dla miasta nad Brdą kończymy dzisiejsze wydanie Parku Maszyn. Przypominam, Adam Skórniński, znakomity żużlowiec, obecnie trener. Michał Łopaciński, znakomity ekspert żużlowy i moja skromna osoba. Mieliśmy okazję gościć Państwa domach. Zastępca 60 minut i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia oczywiście w kolejnym magazynie Park Maszyn w kanale sportowym. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.